Cześć, startujemy z ostatnim styczniowym przeglądem, numer 1 Pantera 4502, czyli opryskiwacz samojezdny dostępny na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Mod numer 2, przyczepa Krone GX440 o pojemności 44 000 litrów, dostępna na PC-cie, Macu oraz na konsolach. W ramach konfiguracji dostępne są też dodatkowe klapy, które można sobie tutaj skonfigurować na górze. Kolejny mod to przyczepa, która mam wrażenie, że wcześniej już się pojawiała, ale nie wiem czemu, tak mi się wydaje. Dostępna na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Pojemność od 6200 do 19100. Kolejna modyfikacja z marki Ermo, bo wcześniej już te mody z tej marki się pojawiały. Czyli tym razem mamy pługi o szerokości roboczej odpowiednio 2,6 m oraz 3,3 m. Zapotrzebowanie na moc 230 oraz 280 koni, PC, Mac oraz konsole. Kolejny mod to Class Convio Flex Pack, czyli pakiet dwóch headerów do klasa o szerokości roboczej odpowiednio 7,7 oraz 9,3 m, dostępne na PC, Macu oraz na konsolach. Kolejna modyfikacja, jeżeli ktoś uważa, że beczek do gnojowicy czy też gnojówki jest mu za mało, to na PC i Macu jest jeszcze jedna taka możliwość, która robi ogromne wrażenie ze względu na gabaryty, a zwłaszcza na ogumienie, które teraz widzicie. Szerokość tego ogumienia, no to w zasadzie to jest takie podwójne sklejone koło od tej waltry, która jest na screenie, robi ogromne wrażenie. Dla samego faktu obejrzenia tego w grze polecam zainstalować i zobaczyć, jak to wygląda bezpośrednio. Kolejny mod służy do podgarniania paszy. Jest on zaczepiany, tak jak tutaj widać, na krokodylka i w taki oto sposób można dokonywać porządków PC oraz Mac. Kolejna modyfikacja, która tworzy ścieżki technologiczne. Mod ten był też dostępny w FS-ie 19, ile dobrze pamiętam, ale był też taki drugi, ProSeed. O ile ProSeed był dosyć prosty, tak tutaj ten jest troszeczkę uciążliwy z racji tego, że wszelkich zmian trzeba dokonywać z wnętrza kabiny i przeskakiwać poza wnętrze oraz do wnętrza, i tak troszeczkę może być uciążliwy. Mod dostępny na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Tutaj jest coś dla tych, którzy uważali, że trigger na miód jest za mały. Dostaliśmy ogromny budynek, który przechowuje 30 000 litrów. Mało tego, ma też możliwość sprzedaży oraz automatycznego przekazywania do kolejnych łańcuchów produkcyjnych PC, Mac oraz konsole. Następny budynek, który służy do przechowywania plonów oraz do, powiedzmy, no, chowania, schronienia dla maszyn. Budynek wydany przez Ditka na PC, Macu oraz na konsolach. Rozmiary budynku 80 na 17 metrów, czyli dosyć dużo, patrząc na skalę, na przykład jak tutaj stoi sobie ten New Holland. Kolejny budynek, połączenie wiatki oraz warsztatu, wydane na PC, Macu oraz na konsolach. Jeszcze jeden budynek warsztatowy, który dosyć pewnie już dobrze znacie, bo jest on całkowicie zbliżony do tego, który był w poprzedniej odsłonie, na PC, Macu oraz na konsolach. Jeszcze jeden budynek stylowy, drewniany, jeżeli lubicie taki klimat, to proszę bardzo, PC, Mac oraz konsole. Tutaj jest coś dla ludzi, którzy lubią się pobawić w wycinkę, czyli takie dodatkowe informacje dotyczące ładunku, czyli ilość kłód drewna, ich masa oraz objętość, więc jeżeli lubicie takie dodatkowe dane, to jak najbardziej ta modyfikacja jest dla Was na PC oraz Macu. Tu jest mod dla osób, które nie lubią, kiedy dyszel zaczyna skręcać się nie w tą stronę, w którą by chcieli, więc dzięki tej modyfikacji jesteście w stanie po prostu dyszel zablokować, co ułatwi Wam manewrowanie przyczepą. PC oraz Mac. Kolejna modyfikacja jest to mod, który zapisuje cztery pozycje, dajmy na to ramienia ładowarki, którym sterujecie za pomocą myszki, czy też na przykład na przykładzie ropy wysuwania, czy też podnoszenia, opuszczania miejsca, które służy do wysypywania na przyczepę, czy też na pryzmę. Dzięki tej modyfikacji możecie zachować cztery pozycje i odpalać je z kombinacji klawiszowych bez dopasowywania tego ręcznie myszką. PC oraz Mac. Kolejna modyfikacja to Auto Light On Off, czyli mod, który będzie za Was włączał i wyłączał światła z uwzględnieniem tak jakby pory dnia. Działa to po samym wejściu do pojazdu oraz podczas jazdy. PC oraz Mac.
i kolejna, ostatnia już modyfikacja FreeStyme, czyli mod, który za pomocą jednego prostego klawisza jest w stanie zatrzymać Wam czas z pozycją 0,0, czyli robimy zakrzywienie czasoprzestrzeni PC oraz Mac. Jeżeli chodzi o dodane modyfikacje, to byłoby na tyle. Na razie, cześć.